Oglądasz to, więc jesteś na pewno ciekawską duszą i podobnie jak ja zastanawiasz się, kiedy na ziemi rosły wysokie na 7 metrów grzyby, dlaczego żony przesłuchują mężów nocą i jak to jest, że człowiek ma mniej genów jak pomidor. Wiem, że to jest trochę dziwne, ale dobrze znać odpowiedź na te i jeszcze wiele pytań. Nie zanudzając, zaczynajmy. Twój mózg ma tendencję do zmian wspomnień, dlatego przynajmniej jedno z twoich wspomnień będzie fałszywe. W moim przypadku na pewno jest ich więcej. Twój nos ma co najmniej 400 różnych receptorów zapachowych i dlatego większość ludzi może wykryć około 10 tysięcy zapachów. Kiedy próbujemy sobie przypomnieć coś z przeszłości, czego dobrze nie pamiętamy, nie przypominamy sobie oryginalnego zdarzenia, a ostatni raz, gdy o tym zdarzeniu myśleliśmy. Gdybyś stracił mały palec u ręki, straciłbyś prawie połowę siły uścisku dłoni, dlatego że mały palec jest krytycznie potrzebny do mocnego uchwytu i uścisku dłoni. Nasz słuch jest niesamowity. Mózg potrzebuje tylko 0,05 sekundy, aby rozpoznać dźwięk. To 10 razy szybciej jak mrugnięcie okiem. Ciało ludzkie emituje niewielką ilość światła widzialnego. Innymi słowy, promieniejemy, ale nikt niestety nie jest w stanie dostrzec tego gołym okiem. Jednak widać to doskonale po sfotografowaniu bardzo czułym aparatem. Krew płynąca w twoich żyłach to 7-8% całkowitej masy ciała. Ciało dorosłego człowieka składa się z około 7 miliardów 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 atomów, to jest liczba 7,27 zer, z tego 65% to atomy wodoru, 24% tlenu, 10% węgla, a pozostały 1% to inne pierwiastki takie jak miedź, cyrkon i ołów. Wszystkie narządy w naszym ciele połączone są z mózgiem nerwami, które przenoszą informacje tam i z powrotem z zawrotną prędkością 418 km na godzinę. Naukowo udowodniono, że ludzie są bardziej uczciwi, gdy są zmęczeni. Może dlatego pary nocami przesłuchują swoich partnerów. Mamy pewną wspólną cechę z pingwinami. Gdy samiec pingwina chce zdobyć samicę, przynosi jej według niego najbardziej idealny znaleziony kamyk. Do końca nie wiadomo, co czyni ten kamień idealnym, ale u ludzi jest trochę podobnie. Tyle, że u nas wiadomo, co czyni go idealnym. Oczywiście gatunek i cena. Największym miastem na świecie jest Tokio, w którym mieszka 38,5 miliona osób. To 4,5 razy więcej jak w całej Szwajcarii lub 2 razy więcej jak w Holandii. Gdy w wannie jest dużo piany na powierzchni wody, woda przez dłuższy czas będzie ciepła, bo piana powoduje coś w rodzaju izolacji i woda wolniej się wychładza. Aż do 85% ogółu tlenu na Ziemi produkowany jest w oceanach świata przez maleńkie stworzenia zwane fitoplanktonem. Organizmy są tak małe, że trudno je dostrzec bez mikroskopu. Żyjąc blisko powierzchni wody, zmieniają światło słoneczne w energię, a produktem ubocznym w tym procesie jest właśnie tlen. Situs invertus to choroba, na którą cierpi ponad 10 tysięcy osób. Powoduje ona, że narządy wewnętrzne są odwrócone lub odzwierciedlone w stosunku do zwykłej pozycji. W większości przypadków jest kompletne odwrócenie narządów z lewej na prawą stronę. U takich osób serce znajduje się i bije z prawej strony. Serce człowieka bije średnio mniej więcej ponad 3 miliardy razy w ciągu całego życia. Jabłko zawiera prawie 20% powietrza, dlatego unosi się na wodzie. Uniwersytet Oksfordzki jest starszy od Imperium Azteków. Instytucja powstała w 1096 roku. Imperium Azteków powstało 332 lata później, w 1428 roku. Ludzie mają o wiele mniej genów niż pomidory i mniej więcej tyle samo co robaki. Żyrafa, mimo swojej długiej szyi, ma tyle samo kręgów szyjnych co człowiek. Nasze mózgi stanowią 2% masy ciała, ale jednocześnie zużywają do 20% całego tlenu i kalorii, które zużywa całe ciało. Jedwab pajęczy jest 5 razy mocniejszy jak stal o tej samej masie. Najszybciej rosnącą rośliną na Ziemi jest bambus, rośnie 89 cm na dobę. Żołądek i przełyk pokryty jest 100 milionami komórek nerwowych, które bardzo wpływają na regulację twojego nastroju i emocji. No w sumie mamy nawet powiedzenie, jak Polak głodny to zły.
Drzewo akacji rosnące na całej afrykańskiej sawannie ma naturalny system bezpieczeństwa. Gdy zwierzę zaczyna pożerać jej liście, drzewo zaczyna wytwarzać więcej garbników do takiego poziomu, że staje się toksyczne dla zwierząt. Przy okazji emituje gaz etylowy, który dociera do innych akacji i ostrzega je o niebezpieczeństwie. Miękkie płatki ustne ludzi wydają się większe z wiekiem, ponieważ grawitacja powoduje ich ciągłe rozciąganie. Dlatego im starsi jesteśmy, tym dłuższe są płatki ustne. Podczas snu nasz mózg wyzbywa się toksyn i szkodliwego białka. Komórki mózgu kurczą się i otwierają przestrzenie między neuronami, przez co możliwe jest dotarcie płynów do mózgu i oczyszczanie go. Dzieje się tak za sprawą systemu glimfatycznego, sieci, która transportuje zbędne resztki z mózgu. Jeśli mamy tendencję do nieustannego wiercenia się, stukania palcami lub kręcenia stopą, to przez cały dzień spalimy około 350 kalorii. Na świecie tylko 4% ludzi ma rude włosy. Język ludzki, tak samo jak odciski palców, mają swój niepowtarzalny wzór. Jednak głupio by było, gdyby był używany do identyfikacji. Wyobrażasz sobie odblokowanie telefonu lub komputera językiem? Dzień przestępny jest po to, aby wyrównać kalendarz, gdyż Ziemia nie okrąża Słońca w dokładnie 365 dni, a zajmuje to 365 dni i 6 godzin. Dlatego co 4 lata w kalendarzu pojawia się dodatkowy dzień, którym jest 29 luty. Niesporczaki, znane również jako niedźwiedź wodny, to mikroskopijne stworzenie, które słynie ze swoich umiejętności przetrwania. Może przetrwać całkowite wysuszenie, ochłodzenie niemal do zera bezwzględnego, podgrzanie do temperatury 150 stopni Celsjusza, czy poddanie radiacji w dawce 1000 razy większą niż ta, która uśmierciłaby człowieka. Mogą nawet przetrwać w kosmicznej próżni, a nawet żyć 10 lat bez jedzenia. Na Ziemi, zanim pojawiły się drzewa około 360 milionów lat temu, nasza planeta pokryta była gigantycznymi grzybami, które miały około 7 metrów wysokości. Wyobrażacie sobie grzybobranie w tamtych czasach? Po grzyba trzeba by było jechać ciężarówką. Gdy uczymy się czegoś nowego, nasz mózg zmienia swoją strukturę na nowo i pojawiają się nowe połączenia między neuronami. Pomaga to szybciej łączyć informacje. Nasz mózg jest bardziej kreatywny, gdy jesteśmy zmęczeni. Na podstawie włosa nie da się zidentyfikować płci. Kukang jest jedynym jadowitym ssakiem naczelnym. Dopiero w latach 90. zachodnia nauka potwierdziła tradycyjne doniesienia o używaniu jadu przez kukangi. Gryzienie może powodować rozległe obumarcie tkanek i reakcję alergiczną. Z dotychczasowych badań wynika, że kukangi używają jadu głównie przeciwko przedstawicielom własnego gatunku podczas sporów o terytorium. Podczas kaszlu z naszych ust wydostaje się powietrze z prędkością 80 km na godzinę, niosąc ze sobą 3000 mikrokropelek. Zwierzęta trzymają się z daleka od linii energetycznych, ponieważ emitują przebłyski światła ultrafioletowego. Wiele gatunków ssaków jest wrażliwych na promieniowanie UV. Co najciekawsze, tylko ludzie i małpy nie widzą tego promieniowania. Włos ludzki jest jednym z najwęższych widzialnych rzeczy na świecie i posiada więcej jak milion atomów. To już jest koniec dzisiejszej dawki informacji. Bardzo proszę o subskrybowanie mojego kanału i kliknięcie dzwoneczka, przez co zawsze będziesz na bieżąco z moimi materiałami. Bardzo proszę o klikanie łapek w górę i komentowanie. Do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!